Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie w nowym miesiącu, 4 listopada właściwie 2019 roku. Jesteśmy zaraz po weekendzie wszystkich, w długim weekendzie wszystkich świętych, tak, również też był dzień zaduszny. 4 listopad, pierwszy dzień tygodnia, także chyba zaczniemy od rzucenia okiem na kalendarz makroekonomiczny. O 9.00 poznamy indeks PMI dla przemysłu z rodzimego rynku, z Polski, za październik. 48,1 punkta jest to prognoza, jaką spodziewamy się, prognoza wyniku, jaki spodziewamy się dzisiaj zobaczyć, już właściwie za więcej niecałe, myślę, 10 minut. Poprzednie odczyt 47,8, czyli tutaj widać, analitycy spodziewają się lepszego odczytu niż wcześniej to miało miejsce. Możemy oczywiście jeszcze rzucić nieco okiem na piątkową sesję. O piątku wspominałem Państwu w czwartek w programie, ponieważ piątek był z racji Dnia Wszystkich Świętych dniem wolnym, także nie prowadziliśmy też programu między innymi co nowego u złotego. Dlatego też, szanowni Państwo, może rzućmy okiem na zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, czyli non-farm payrolls, które miało miejsce w Stanach Zjednoczonych. 128 tysięcy nowych miejsc pracy. Prognoza wynosiła 85 tysięcy, także bardzo dobry odczyt widać. I to był chyba jeden z najważniejszych publikacji. Poza tym jeszcze raport ISM dla przemysłu ze Stanów. Indeks ISM dla przemysłu wyniósł 48,3 punkta, czyli nieco niżej od prognozy na poziomie 48,9. Także jak już jesteśmy przy tym temacie, to może oczywiście USD PLN wypadałoby rzucić okiem, spojrzeć, jak się sytuacja ma. Otóż, szanowni Państwo, 3,8055. Widzimy cały czas silną presję polskiego złotego, który zdominował w ostatnim czasie amerykańską walutę. Od 26 września widzimy silne spadki waluty za oceanem względem naszej rodzimej i widzimy, że zmierzamy w stronę wsparcia na poziomie 3,7750. To jest ten poziom wynikający z poprzednich dołków z kwietnia 2019 oraz z okolic końca lipca. Także widzą Państwo, że dzieje się. Wróćmy może tutaj jeszcze na dzień dzisiejszy, mianowicie ten 4 listopad. Stany Zjednoczone, zamówienia dobra bez środków trwałych oraz zamówienia w przemyśle dzisiaj będą publikowane. No tutaj raczej rynek spodziewa się gorszych odczytów niż z sierpnia, bo dane będą dotyczyły września. Widzimy tutaj na poziomie minus 0,3%, jeżeli chodzi o zamówienia dobra bez środków transportu, jak również minus 0,5% na zamówienia w przemyśle miesiąc do miesiąca. Czyli tutaj jakby spodziewamy się, no, że jednak we wrześniu spadło względem sierpnia. Dobrze, EuroPLN. Warto by rzucić okiem na EuroPLN. Cóż tam ciekawego na tym naszej... No to jest jeden z naszych najpopularniejszych walut. 4,2513. No widzą Państwo, że została tutaj zrealizowana formacja podwójnego szczytu i w sumie można powiedzieć, że zbliżyliśmy się w okolice targetu wynikający z tego poziomu. A właśnie blisko jesteśmy, bo tak mniej więcej target będzie wypadał na 4,24. Natomiast no, jest oczywiście cały czas potencjał spory, że cena doszłaby do tego poziomu. Tym bardziej, że jak Państwo zobaczą tutaj nieco na wykres, zobaczymy tutaj poziomy 4,23,29. To są poziomy szczytów z grudnia 2017 oraz marca 2018, czyli można powiedzieć, no już nieco odległe czasy. Jednakże potem przez te ostatnie półtora roku cena zeszła najniżej w okolice 4,2367, gdzie obecnie zbliża się do tego poziomu. Jeżeli udałoby się przebić ten poziom 4,2329, no to oczywiście dalsze umacnianie się polskiego złotego jest wielce prawdopodobne. Natomiast jakby samo zejście w te niższe poziomy może być informacją dla też naszych rodzimych importerów, że jest bardzo tanio i może to jest właśnie ten moment, w którym warto by zacząć nieco więcej skupować tego euro. Z kolei na przykład eksporterzy, no pewnie zapewne
czarne czekają na nieco mocniejsze podbicie. Dzisiaj o 10:00 indeks PMI dla przemysłu ze strefy euro. Prognoza 45,7 punktu, czyli zgodnie z poprzednim odczytem wrześniowym na tym samym poziomie. I jeszcze indeks Sentix za listopad minus 13,8 punkta. Oraz oczywiście dzisiaj będziemy mieli do czynienia z wystąpieniem publicznym nowej prezes Europejskiego Banku Centralnego, Christine Lagarde. Także o godzinie 20:30 mogą też Państwo zauważyć zwiększoną zmienność na walucie europejskiej, a ponieważ będziemy mieli do czynienia z przemówieniem nowej pani prezeski, nie wiem tutaj właściwie jak to określić tutaj, żeby też nikogo nie obrazić, więc może po prostu formalnie użyję pani prezes, żeby nie robić żadnego błędu językowego. Dobrze, to jest kwestia EuroPLN-u. GBP PLN, on zdominował właściwie wszystkie rozważania analityków przez ostatnie miesiące, 4,9226. Wielka Brytania jeszcze jest w Unii Europejskiej. Przez ostatnie miesiące wszyscy podejrzewali, że koniec października, no to oczywiście wyjście Wielkiej Brytanii z umową bądź bez. Natomiast póki co jeszcze są, widzimy, że ta cena konsoliduje się w przedziale 4,98, 4,92 i generalnie będziemy mieli do czynienia po prostu z taką konsolidacją, dopóki nie pojawi się znowu jakaś informacja, która mogłaby czy to wspierać, bądź też osłabiać walutę Zjednoczonego Królestwa. Także na ostatnią chwilę rzut okiem na CHF PLN. 3,85,99, właściwie 3,86, możemy powiedzieć, że jesteśmy tuż na wsparciu wynikającym z wcześniejszego ograniczenia we wrześniu 2018 roku oraz w marcu 2019 bieżącego roku. Było to górne ograniczenie dla tej pary walutowej. Po przebiciu tego poziomu w lipcu tego roku widzimy, że po raz pierwszy cena wróciła do tego poziomu, no z dosyć z daleka, bo z ponad 4 zł oraz 5 groszy. No i teraz pytanie, czy w związku z tym będziemy mieli do czynienia z jakimś większym odbiciem. Na pewno warto obserwować ci z Państwa, którzy no są zmuszeni zakupywać franka szwajcarskiego, czy też ze względów kredytowych, względów biznesowych, no mogą rozważyć na chwilę obecną kupno nieco tego franka. Oczywiście może być on też dużo tańszy, natomiast jest to takie miejsce z technicznego punktu widzenia przynajmniej, które mogłoby sugerować jakieś mocniejsze odbicie. A że ostatnio polski złoty się dosyć umacniał się regularnie, w najbliższym czasie możliwe, że nieco mógłby się osłabić. Dobrze, Szanowni Państwo, to byłoby na tyle na dzień dzisiejszy. Serdecznie Państwu dziękuję, że byli Państwo ze mną. No i oczywiście do zobaczenia jeszcze dzisiaj.